Cześć kochani, we wtorek. Słuchajcie, mamy po siódmej i wstałam o szóstej i umyłam się, umalowałam, ubrałam i przygotowałam sobie śniadanie, które wam za sekundę pokażę, ale wczoraj nie nagrywałam vloga, bo nie nagrywam codziennie, no wiadomo. Akurat wczoraj działy się fajne rzeczy, więc wplotę je tutaj. Byłam, słuchajcie, w second handzie. Jeżeli ktoś nie lubi części ubraniowej, niech przewinie, ale my dziewczyny lubimy. I taki super second hand. Kupiłam 3 rzeczy za 6,70 i muszę wam je pokazać, bo jestem mega podekscytowana, że pokażę wam. Mówię szeptem, bo współlokatorki jeszcze śpią, bo w końcu jest siódma. Kupiłam takie super różowe, łososiowe, w cudownym stanie spodnie. Może nie wyglądają tutaj super, tylko jak dla babci, ale powiem wam, że jak się je ubierze, to ekstra wyglądają. Po prostu jak nowe, kosztowały 2 zł i stwierdziłam, że je wezmę. Vero Mody taki golfik, taki po prostu tutaj ze stójką, ma taką fakturę paseczkową i t-shirt, który jest zwykłym crop topem z HM-u, ale nie ma w ogóle niczego w takim kolorze i taki t-shirt, także jestem mega podekscytowana. Patrzcie, promienie słońca, jakieś cudowne po prostu profity ze wstawania o 6 rano, było warto, bo... Wam pokazać swoje śniadanie i jeszcze co kupiliśmy wczoraj w Auchan, bo podjechaliśmy z Michałem do Auchan, bo coś tam chciał zobaczyć i mówimy, no tylko idziemy po jedną rzecz i wychodzimy. I wiecie jak to się kończy? Ty, Boże, jakie fajne, ty, tu mają inne produkty, bo nigdzie nie mamy w okolicy Auchan, trzeba jechać dalej. Ty, widziałeś to? Ej, spróbujemy sobie, co? Na pół. No i kupiliśmy, ale kupiliśmy na przykład fajną rzecz, suszone pomidory, 500 gram. Za 24 zł, także super, takie suszone słońcem, nie w oleju. On tam sobie jeszcze wziął jakieś takie fajne kurty z białkiem i tak dalej, ale ja kupiłam też coś, pokażę wam. A ja kupiłam ser domowy smażony z kminkiem. Nie wiem, czy znacie ten ser, bo Michał go nie znam na przykład. Ja mu poleciłam, że on ma bardzo mało tłuszczu i tak dalej, chcesz jest smażony. Ale ja go pamiętam jeszcze z dzieciństwa, moja mama kupowała, ten jest jeszcze w wersji chudej. I słuchajcie, wczoraj zrobiłam sobie chleb w piekarniku. Tosta z tym serem i jak się rozpuścił, to po prostu pyszota i no to trochę sałaty. No trzeba dać znać, czy znacie ser smażony. I wczoraj jeszcze kupiłam jogurt z agrestem. Ci, co mają mnie na Instagramie, widzieli na pewno na Instastory. Zapraszam jakby co, jeżeli ktoś ma ochotę, bo jestem tam całkiem aktywna. Bardzo mi się podobają te kwiatki tu na opakowaniu. Generalnie smak agrestu wow. Ale już go wczoraj jadłam i powiem wam, że smak jest spokojny. Myślałam, że będzie bardziej przypominał w dzieciństwie agrest, bo miałam kiedyś w ogródku. Ale generalnie spoko i fajnie, będę sobie też czasem kupować te jogurty, postaram się, wiecie, urozmaicać, kupować nowe rzeczy. I ostatni mój zakup wczoraj to płatki jaglane, bo znalazłam mnóstwo przepisów na fajne śniadania właśnie z płatkami jaglanymi albo z kaszą jaglaną, więc sobie wzięłam. Coś takiego kosztowało 3 zł, także czad. Jeszcze było takie mega opakowanie flipsów, w ogóle też jest na Insta, też było na Instastory. Takie wielkie. A to jest, uwaga, moje śniadanie. Zrobiłam sobie szybko przed prysznicem. Robiły się, kiedy się myłam, wytrawne muffiny, dlatego że kombinuję cały czas ze śniadaniami. I tutaj są, słuchajcie, 2 jajka, trochę płatków owsianych, trochę mąki owsianej, oregano, pestki dyni, liście sałaty, trochę tego sera smażonego, pieprz i trochę awokado. Jestem ciekawa, jak wyszło, jak będą mnie smaczne, to zrobię sobie jogurt szybko, bo jeszcze mam chwilkę czasu, jeszcze mam 10-20 minut do wyjścia. Jak będą mnie smaczne, to ich nie zjem. Mam nadzieję, że wyszły, bo robiłam w ciemno. Także smacznego i oglądam sobie YouTube'a, do tego zawsze rano. Tak dobrze zaczynam dzień. Jak wygląda w środku po zjedzeniu już połowy? I powiem wam, że jest spoko. Jest naprawdę w porządku. Zawsze coś innego i jakaś nowa opcja na śniadanie. Mam też zrobić więcej i wziąć do pracy, no ale wyszło mi tylko 3. No więc trudno. A to ja gotowa na kolejny dzień. Mam na sobie sweter, który kupiłam na Winted i on jest firmy Zara, czarny. Taki luźny, krótki, ze srebrną nitką, a pod spodem mam top, który kupiłam w second handzie na ramkach, takie gwiazdki. I on mi tutaj wystaje. Gwiazdeczki, ale nie przeszkadza mi to. Dodaję to tutaj, prawda, czegoś. Na dole mam spodnie, które są firmy Topshop i to jest model Johnny. Tak one się prezentują. Mają kieszonkę tutaj i są ostatnio moimi favorite spodniami na świecie. I na dole mam papcie, w których nie wychodzę, tylko wychodzę w bodkach z Zalando. Oczywiście muszę kupić w ogóle jakieś buty, mówię to już trzeci raz. No. Ready to go.
i wróciłam do domu z pracy. Po drodze byłam jeszcze w Piotrze i Pawle po składniki na obiad i robimy carbonary. Tutaj macie już boczek. Odsączyliśmy trochę tłuszcz, żeby nie był taki mokry. Takie wycielające. I tam gotuje się, tam nie widzicie, tam się gotuje makaron. Ja mam penne, a Michał ma spaghetti. Tam następuje warzenie, pietruszka i ser light i jogurt naturalny. No wygląda nieźle, naprawdę. No zobaczcie. Korzystaliśmy z przepisu psychodietka, bo stwierdziliśmy, że mamy ochotę na carbonary, ale chcielibyśmy tak w miarę zjeść fit, więc mamy tutaj makaron, Michał ma spaghetti, ja mam penne. Do tego i ten makaron gotujemy, a na patelni podsmażyliśmy boczek, wykroiliśmy tę tłuste część i smażyliśmy boczek na suchej patelni, potem zlaliśmy ten tłuszcz i potem do boczku dorzuciliśmy taką mieszankę. Czyli w misce zmieszaliśmy ser, staliśmy ser, kupiliśmy ser, nie pamiętam nazwy, ale light w kostce, udało nam się znaleźć, rymski bodajże. Do tego dwa jajka, pietruszka, czosnek, my mieliśmy granulowany, pieprz, sól i taką mieszankę wlaliśmy na patelnię i pomieszaliśmy ją z boczkiem. Do tego dorzuciliśmy makaron i teraz minutę ma przystygnąć i dodamy jogurt naturalny i to na talerz. Także super, mam nadzieję, że będzie smaczne i jestem ciekawa, jak w porównaniu z taką carbonarą klasyczną, a tak nas jakoś naszło, bo dawno nie jedliśmy. No, także będziemy próbować. Jeszcze tylko powiem Wam, co jadłam. Zjadłam tego batona i był smaczny. Smakował jak większość tych na bazie daktylowej, orzechowej, rodzynkowej i tak dalej. One wszystkie smakują podobnie, ale zdarzają się też takie, które są gorzkie i niesmaczne, także na to trzeba uważać. Ten był smaczny, także dziękuję za przesyłkę. A druga rzecz, jadłam w pracy sałatkę z kurczakiem, ananasem, kukurydzą. No i była taka sobie, po prostu byłam głodna, mieliśmy w biurze, więc zjadłam. Była w porządku, ten kurczak był okej, okay. Dziwny sos był do niej, zjadłam połowę. Ale była spoko, jakoś dzisiaj jestem taka głodna, więc dobrze. Teraz mamy w ogóle 15, no i będziemy siadać do obiadu. Tak wygląda danie. Próbujemy. Ja Wam powiem tak. Mnie smakuje, dla mnie jest spoko. I pojedzona. I jesteśmy zadowoleni. Ja sobie nałożyłam jeszcze dokładkę. No ja jestem naprawdę... Ja jestem zadowolona. Pojadłam. I teraz mamy poobiednią siestę. W ogóle mamy strasznie dobry czas, bo jest przed 16, ale to nie jest bez powodu. Zazwyczaj jemy koło 17 nawet. A teraz się czuję tutaj na fotelu Michała. I to wygląda tak, że jest przed 16, więc musi nam się uleżeć obiadek. Chcieliśmy iść na pączki, bo tak mi koleżanka narobiła smaka na takie pączki w Poznaniu, pączuś i kawusia, ale chyba pójdziemy jutro. I teraz nam się uleży, a na 20 idziemy do kina, na film. Oscarowy bodajże klient, nie? Klient, ale jeszcze wcześniej trzeba zrobić trening oboje. Więc tak, nie wiem, posiedzimy do 16:30, coś takiego. I ja pojadę po torbę, zrobię trening i potem się spotkamy i jedziemy do kina. Więc bardzo fajny dzień dzisiaj. A, i jutro jest wolny dzień dla mnie. To jest chyba najlepsze, że nie muszę dzisiaj szybko spać, żeby jutro wstać, bo mam wolny dzień jutro, także jestem zachwycona. Zrobiliśmy szybkie treningi, niestety nie zdążyłam zrobić całości, no ale... Co poradzić, bo film na 20 i jesteśmy właśnie w Cinema City i idziemy na film pod tytułem Klient. Nam znać po, czy warto. Patrzcie jakie gratisy, te cienkie Oreo, chciałam je spróbować, ale miło co? I chciałam kupić ten szampon, dostałam próbkę i strasznie miło. Fajnie, co? Jest koło 24 i my jesteśmy już po kinie i film nam się podobał, fajny, bo był inny niż anglojęzyczny. I fajnie było zobaczyć coś innego, ciekawy, zaskakujący i generalnie warto. Trwało około 2 godzin i chciałam Wam powiedzieć, że w kinie jadłam winogrona, bo wiedziałam, że będę głodna po siłowni, więc miałam trochę zielonych winogron w takim pudełeczku. Tutaj macie resztę pestek i w takim pudełeczku właśnie zjadłam trochę winogron. Zjadłam też batonika, drugiego z tych, które miałam z Anglii od koleżanki, bo też wiedziałam, że mi się pewnie przyda i zjadłam też dwa ciasteczka
tych Oreo, które Wam pokazywałam, że dostaliśmy. Tam było 8 sztuk, ja zadałam 2 te cienkie takie. I teraz jesteśmy już w mieszkaniu. Jedna ze współlokatorek ma urodziny, więc spędzamy razem czas właśnie. Ale wydaje mi się, że jestem głodna i zjem chyba jakąś małą owsiankę, bo już 100 lat nie jadłam, czyli jestem rozgrzeszona i mogę zjeść. Jak będę jeść, to Wam pokażę, a jak nie, to już nic się nie zjem, ale chyba zjem. Mamy już następny dzień, poranek, a ja wpadłam się pożegnać i powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak Wam zapowiadałam, zjadłam coś jeszcze. Musiałam zjeść to, co jest w lodówce, dlatego że wyjeżdżam teraz na długi weekend i nie będzie mnie tutaj, więc zjadłam resztę jogurtu naturalnego z płatkami jaglanymi, do tego trochę twarogu, cynamon, reszta rodzynek, trochę miodu, chipsy kokosowe, także to, co było, taką małą miskę, to co Wam pokazałam, to zjadłam. Plus kawałek babeczki, bo moja koleżanka miała wczoraj urodziny i miałyśmy ciasto, więc też kawałek ciasta wpadło. I kończę już tego vloga i zaczynam kolejnego chyba. Także jeżeli macie ochotę, to czekajcie, więc widzimy się w następnym. Pa, pa!